I Yostermacher Games, witam was w kolejnym filmie na kanale i w tym przypadku mamy smutne informacje, smutne dni, Call of Duty nadchodzą i szczerze nie wiem od czego zacząć, ale wczoraj wyszedł ogromna wiadomość od Activision, od Call of Duty, którą chciałem wam przekazać i jest to bardzo dziwna sytuacja, czyli właśnie teraz co widzimy na ekranie. Warzone 1 zostanie wyłączony permanentnie, czyli na zawsze zostanie wyłączony, serwery zostaną wyłączone i... Tak, to jest taki ogromny bombshell, ogromny ten news, który... Wow, o którym musiałbym nawet pogadać. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy wy wciąż gracie Warzone, jak dużo graliście, czy wam się podoba ten news, czy nie. Wiadomo, pewnie powiem, że większość nie, jakby... W moim przypadku, ja jako gracz, który nie gra Warzone'a, który nie darzy taką sympatią Warzone'a, dla mnie Warzone, dla mnie to jest coś, co, jak już mówiłem wiele razy, to było trochę śmieszne, bo o tym mówiłem wiele razy na streamach, czy ogólnie filmach. Dla mnie, gdyby Warzone nie istniał, mi nic to nie robi. I oto jest ten dzień nadszedł. Warzone nie będzie istniał za dosłownie niecałe 2 miesiące. Dzisiaj jak to nagrywam, wczoraj wyszedł news, jest to 22, czy 23 czerwca, wyszedł news na temat właśnie, że Warzone zostanie wyłączony 21 sierpnia tego roku, czyli za niecałe 2 miesiące, za około 60 dni. I tak, wszystko dosłownie co tam jest, czyli teraz obecnie mamy, jako jest to oczywiście Warzone Caldera. Ponieważ tak, nie wiem czy wiecie, ale Warzone 2 obecny, Modern Warfare 2, 2022, został zmieniony na zwykłego Warzone, tak? Czyli nie mamy już Warzone 2.0, tylko mamy Warzone zwykły, a Warzone 1 został zmieniony na po prostu samej nazwy Warzone, na Warzone Caldera. Czyli Warzone Caldera zostanie oficjalnie połączony, gdyż wiadomo, jest to Caldera, gdyż no, nie mamy tam map, tak? Nie mamy tam odrodzenia, tam, tej wiecie, wyspy odrodzenia, mamy misję wyspy odrodzenia, tak? Nie mamy tam. Oraz nie mamy tej drugiej mapy, której zawsze zapominam jak się nazywa. O ile dobrze pamiętam, bo on się nazywa Fortune Keep, jakoś tak, nie? Nieważne, tych map nie ma, więc dlatego też zmieni nazwę na, wiadomo, na Caldera, ponieważ mamy zwykłą Calderę, nie mamy Verdańska i tak dalej. I zadałem to trochę, takie trochę dziwna sytuacja, bo wiecie, gdyby ktoś mi o tym powiedział rok temu, to bym nawet mu nie w to nie uwierzył, że oni wyłączą serwery, gdyż serwery nawet Call of Duty COD 4, najstarszego koda, tego powiedzmy pierwszego dużego, który się wybił, na czym dziś kod żyje, wiadomo, używając te wszystkie mapy remasterowane i tak dalej, na czym urósł ten kod, tak? Te wszystkie stare gry, czy Black Ops 4, Black Ops 3, nie wiem, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, te wszystkie gry, one wciąż mają serwery aktywne, wciąż działają. No i ktoś może powiedzieć, o, no to wiadomo, że działają, no bo przecież grę możesz kupić i wiadomo, jak grę kupisz, to musi działać, co nie? Oni by nie mogli sprzedawać wtedy takiej gry, co nie? No cóż, Warzone nie kupisz, ponieważ jest za darmo, więc od razu pokazuję im to, Activision, że oni mogą to wyłączyć, no bo przecież Warzone jest za darmo, więc tak jakby nic nie stracisz. No cóż, nie do końca, gdyż wszystkie skiny, które kupiłeś, zostaną usunięte. Czy tak naprawdę, mówiąc wprost, wszystkie skiny, które kupiłeś, czy to za czasów 2020 roku, jak Modern Warfare wyszło, wiadomo, tam w 2019, wiadomo, Warzone wyszedł w 2020, dla tych, co nie wiedzą, bo może teraz dołączyli czy coś, w marcu, tak, 10. Oczywiście tak, Caldera wyszła później, Caldera wyszła dopiero za czasów Vanguarda, czyli dopiero za tym trzecim kodem, ponieważ to było, wiadomo, mieliśmy nową erę, mieliśmy Modern Warfare 2019, mieliśmy Cold War, potem wiadomo, wyszedł Verdansk 84, no i potem wyszła Caldera za czasów Vanguarda, czyli w 2021 roku. Dobrze pamiętam? Sorry, nie. Pierwszym. W 2021, 9 grudnia był update Caldera, ogromna integracja Vanguard, Call of Duty Vanguard z oczywiście tutaj, no wiadomo, z Warzone'em i oczywiście teraz w tle też mamy event, który był jeden z lepszych, tam w środku ery Vanguarda powiedzmy, w środku powiedzmy półrocza Vanguarda. I tak, wszystkie skiny, które kupiliście obecnie dla wszystkich graczy free to play będą niedostępne, czyli wszystkie skiny, które kupiliście, tak naprawdę nie, wy ich nie kupiliście, tylko kupiliście licencję, żeby móc używać. Pytanie dla was, czy to było warto? Czy było warto, aby wydać te 80 zł, 60 zł, zależnie ile kupiliście, jaki bundle, czy było warto, powiedzmy, tego fanu, tej zabawy? Wiadomo, bo teraz tak naprawdę wszystkie skiny, które kupiliście, zostaną usunięte, zniszczone i już nigdy nie będziecie ich mieli. To w sumie trochę nawiązuje do tego, co kiedyś mówiło Activision w jednym z blogów, za czasów właśnie jak Warzone wyszedł, tak? Jak był Warzone nowy, to tak naprawdę tam było napisane, że kupując bundle i wszystko co tam jest zawarte w Warzone, kupujecie licencję, więc oni pewnie jakieś zamierzali wyłączyć Warzone, bo jak już wyjdzie nowa część. Wiadomo, oni tu jest na start zmusili graczy do grania w Warzone 2, żeby tych graczy wszystkich przenieść, żeby usunęli ulubioną mapę ever, odrodzenia, każdy narzekał, usunęli ją, potem usunęli Fortune Keep, wyłączyli wszystko, dosłownie wszystko zabrali, aby zabrać tych wszystkich graczy. Cóż, nie udało im się, bo ponieważ gracze Warzone 2 nie polubili Warzone 2, oczywiście Warzone 2 został diametralnie zmieniony, bardzo dużo zostało tam wprowadzonych zmian i powiedzmy Warzone 2 jest bliżej do Warzone 1, wciąż jest daleko, ale w sensie te zmiany niektóre, które były typu, że jakieś takie wiecie, zmiany związane z lootowaniem i tak dalej, to wszystko zostało pozmieniane na prośbę graczy, ponieważ oni widzieli, że bardzo małe ilości graczy, tam około 30-40 milionów, gdzie normalnie było 150 milionów graczy. 150 milionów graczy było, co nie?
przy Warzone. No wiadomo, tam potem około 50 minut zmalało, tak jak Kaldera wyszła. Przy Verdańsku było 150 minut graczy, także teraz na obecną chwilę było 30-40, więc oni widzieli, że stracili ogromną ilość graczy. Wiadomo, ogromna ilość graczy stracona równa się ogromnej ilości straconych funduszy. A wiadomo, że tutaj Activision jest bardzo chciwe na hajs. I kolejnym ich krokiem jest wyłączenie właśnie Warzone, aby zmusić graczy, którzy obecnie teraz grają w Warzone i mają wciąż fan, chociażby na Kalderze, bo wiadomo, urosło na nich, polubili bardziej tą Kalderę i tak dalej, mają na nich więcej godzin, czy też polubili ogólnie silnik, zawsze lubili bardziej silnik Warzone'a, Modern Warfare, wiadomo, poprzedniego niż teraz obecnego, więc to jeszcze bardziej zmuszają graczy, aby oni od tego Warzone odeszli, nie grali w to i poszli grać najnowsze Warzone 2. Moim zdaniem to jest straszne. Żadna gra, która jest free to play, chociażby spójrzmy na Forte, nie powinna mieć takiego czegoś. Gry, które są free to play, gdzie są mikrotransakcje, nie powinni mieć takich rzeczy. Po prostu to jest bez sensu, moim zdaniem, że takie coś w ogóle istnieje. Jakby patrzcie na Forte. Forte ma 5 lat, nieważne jakby się bardzo kochali czy hejtowali. Ma ponad 5 lat i wszystkie skiny, które kupiłeś, możesz dziś używać. Skiny, które kupiłeś 5 lat temu, możesz używać. I tak będzie za kolejne 5 lat. Jak gra będzie miała dekadę. Tak będzie identycznie. Także nie mam pojęcia, czemu tak jest. Jakby wiecie. Kodów innych nie wyłączą, bo grę kupisz, a grę kupisz musi działać, Warzone nie kupisz, Warzone jest za darmo, więc dlatego też to jest powód. I powód główny jest po prostu to, że oni chcą jak najwięcej kasy zarobić. Chcą jak najwięcej mieć graczy na swoim Modern Warfare, Camper Warfare, Warzone 2, aby po prostu wszystkich graczy przyciągnąć. Gdybyście mi to powiedzieli rok temu, bo bym wam nie uwierzył, ale to już wiele razy mówiłem, gdyby nie Modern Warfare 2019, a raczej gdyby nie Warzone, który wyszedł, tak? Powiedzmy w marcu, czyli powiedzmy po pół roku później, 5 miesięcy tak naprawdę. Gdyby Warzone wtedy nie wyszedł, Call of Duty by był teraz daleko. Call of Duty by umarł. Call of Duty by nie żył. Dzięki temu Warzone wciąż kod w pewnym sensie istnieje, wciąż jest wspierany i tak dalej. Jest to trochę takie mroczna przyszłość, o której było można pomyśleć, co nie? Gdyby nie Warzone. Bo patrzcie na to, Blackout, co nawet teraz ludzie nawet teraz cisną memy, nie? Blackout, jest to poprzedni Battle Royale, pierwszy ever Battle Royale w kodzie. Jest to oczywiście tryb Black Ops 4. Pierwszy ever Battle Royale. Wciąż żyje, wciąż jakoś tam żyje. Wiadomo, jest martwy, ale żyje. W pewnym sensie, co nie? Więc no jakby, to śmieszne, że Warzone umarł. Nie? Od 2021 do 2023, a można powiedzieć, że od 2020, ale mówię o Kalderze, więc no. Żył 3 lata, umarł. Blackout ma 5 lat, żyje. Śmieszne, nie? Bardzo śmieszne. Także no. Ale żadna gra, która jest właśnie ustawiona na taki powiedzmy schemat, tak? Mikrotransakcji free to play, to jakoś tam się nazywało w angielskim profesjonalnie, nieważne. Żadna taka rzecz nie powinna być wyłączana, okej? Okay? Jakby okej, okay, mogą się wyprzeć, bo to napisali wcześniej w blogu. A to jest straszne. To jest po prostu. To jest, wiecie, takie. Coś w stylu, jakby jak ktoś powiedział: a jebać was fanów, my nie obchodzi nam was, jak wy się tu bawicie dobrze i tak dalej. Nam obchodzi, ile kupicie bandów i ile kupicie tutaj normalnie. I wiecie, ile będziecie inwestowali hajsu. To jest po prostu czysty hajs, czysty biznes. I tak to się może powiedzieć: o, pod koniec dnia to jest biznes, to nie? To jest tak czy inaczej biznes, gry to biznes, to nie? Ale kurwa, no, to jest straszne, jakby na pewno wiele deweloperów pewnie nie jest tego fanem, zakładam, czy to Infinity, czy ogólnie innych w kodzie, bo to jest na coś, nad czym pracowali. To samo z Fortune Keep. Fortune Keep trwało tylko pół roku i zostało wyłączone, to jest śmieszne, bo wyszło pod koniec Vanguarda jakoś tak w czwartym sezonie, tak, i zostało wyłączone po dwóch sezonach, więc to jest w ogóle komedia, ile tam było pracy w to włożone i tam zostało po prostu wywalone, bo Activision zdecydowało, wiadomo, ci wisi, że zostanie usunięte, także to jest trochę taka komedia moim zdaniem. Także póki co, nagrajcie się póki możecie, jak najwięcej, bo Warzone za około niecałe 60 dni zostanie usunięty i już nigdy nikt go nie włączy. Oczywiście tak, wszystkie skiny, które kupiliście, free to play, to wiadomo, nie macie, po prostu zostaliście oszukani, więc jak wydaliście stówy, tysiące, nie wiem ile wydaliście na jakąś transakcję, moim zdaniem to wciąż rozwala, że ludzie to kupują, nie? To my bardzo, jest bojkot, ucinamy, jakby chcemy lepszy system i tak dalej. Oni wciąż, w ogóle, albo ostatniego dnia, Modern Warfare była taka kontrowersja, no, to jest drama, codziennie jakaś drama się dzieje. Pisało, że bundle będzie kosztował 1800, że tam Crash Bandicoot, nie, będzie jakiś tam bundle. Bum, wychodzi bundle i to kosztuje 2400. Ja pierdolę. I to w blogu było napisane, to jest takich milion rzeczy w blogu, w sensie tam w informacjach niedziennych, jak odkłada, nie w blogu. To jest straszne, jak bardzo tutaj oni teraz się nauczyli i jak ogromny hajs z tego zarabiają i jakby, wiecie, dziś na ludzi można już powiedzieć, to już się dawno stało. Czyli to się stało? To się stało, że gówno uderzyło w wiatrak, już dawno temu, dobra. Jedyne na razie, na co liczę, to jest 2024, nowy kod od Treyarch, który jest pracowany no już długi czas i będzie jeszcze dłuższy, przez około półtorej roku będzie robiony, także jestem podekscytowany i na razie czekam na to, bo to będzie moim zdaniem najbardziej jakościowy duży tutaj produkt, jaki możemy oczekiwać od kodania, robi ten najlepszy team Treyarch obviously, więc to jak każdy czeka na to, nie czekam ani trochę na MW3, jestem trochę
Nie, zdewastowany tą informacją, mimo że to mnie nie impaktuje, jakby to mnie nie bije, ale wciąż. Wiecie, to może kiedyś na mnie zadziała, załóżmy by był, nie wiem, Warzone 3, który bym actually polubił, by mi go wyłączyli. No, ja bym się czuł bardzo źle. Bardzo źle, naprawdę. Także no. Kończąc, to chciałem jeszcze powiedzieć, wszystkie bundle, które kupiliście, tak? Które są ze stosunku modelu 2019, Cold War'a, tak? Wszystkie bundle, wszystkie te ze sklepu zestawy oraz Vanguard. Jeżeli macie gry kupione, tak? Które kosztuje 300 wetek, wszystkie poszczególne 300 wetek, czyli razem macie 900 w grę, wszystkie trzy gry, bo wiadomo, tyle, że Warzone i miał integrację tymi trzema grami, co nie? To wszystkie te bundle, tak, możecie korzystać z nich, jeżeli macie grę. Jeżeli chcecie grać, graliście multiplayer, czy kupiliście go bo jak nie kupiliście, to nie, musicie teraz kupić trzy gry, żeby używać te bundle, które kupiliście i tylko wiadomo, w multiplayer, czy tam zombie, zależnie jakie tam tryby były, tak, w tych trzech holach po różnych, aby używać te bundle, to jest moim zdaniem takie trochę śmieszne, okej? Okay? To jest straszne. Jak sobie o tym pomyślicie, naprawdę, zastanówcie się. Czy chcecie kolejny bundle kupować, ale pewnego dnia wam go zabierają. Oczywiście, wiadomo, wasz hajs, wiadomo, to jest wasz entertainment. To jest wasz spędzony hajs, tak jakbyście poszli na gokardy i wydali 500 na gokardy za godzinę. Okej, bardzo fajnie, czy by się opłacało? Możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. To samo gry wideo. Okej, wydajecie 300, ale patrzcie ile macie godzin z danej gry. Możecie mieć, no, zależnie jaka długa gra, co nie? Możecie mieć 50 godzin, 100 godzin, 300 godzin, zależnie ile gracie, ile zainwestujecie w daną grę. I czy to jest warty entertainment? Tak naprawdę tak, bo jak spojrzycie na gry, to gry dają ogromne ilości godzin, co nie? W porównaniu do ich ceny, co nie? Więc no. Więc jak spojrzycie to na to z perspektywy, to tak. Jeżeli wam się opłacało, jeżeli używaliście w danym momencie te skiny, mieliście fajne, wiadomo, były jakieś nowe motywy, nowe. A propos schematów, motywów i eventów, to tak, w ogóle jedna camo, które jest najbardziej dziwne, unikalne, to jest dziwne. Był też taki event jeden, tak, w Warzone, pamiętam, za czasów właśnie Vanguarda. Terminator Event, nie wiem czy pamiętacie, wiadomo, bardziej tutaj, którzy grają wcześniej, no to już pamiętają. No ten event miał kamuflaże. Powiedzmy bardzo hardkorowy do odblokowania, powiedzmy, bo te challenge'y były trudne, więc nie odblokowali ten kamuflaż. Ale ten kamuflaż nigdy nie był dodany do Vanguarda, do gry samej, tylko był dodany tylko do Warzone, czyli ten schemat, ten skin, ten kamuflaż też już nigdy nie będzie dostępny. No chyba, że ludzie w jakiś sposób będą mogli modować na MW, czego pewnie takie będą sytuacje, bo to wiecie, bo to jest na tym samym silniku, więc pewnie w jakiś sposób wyjmą to z plików z gry i będą mogli po prostu te kamuflaże zaaplikować, tak? Bo jakby jak w Warzone masz te kamuflaże, to czemu nie w MW, nie? Ale no, to jest to tyle, moi drodzy. Także wszystkie bundle, wszystkie eventy, wszystkie RIP, po prostu zaraz muszę Warzone RIP i tylko hejt na Activision, także kolejny dzień. Widać, bez dramy się nie udał. Taki jest codziennie dzisiaj, także na no, moi drodzy, to było tyle. Także dzięki za obejrzenie. Jak doszliście do końca, napiszcie co o tym myślicie, czy graliście w Warzone, jak dużo graliście. Naprawdę, zastanówcie się czasem, czy kupujecie, czy warto kupować dany bundle. Bo co on tak naprawdę nam daje? Co wam daje? Naprawdę, zastanówcie się, to są te pytanie. Okej, jeżeli wam się podoba i tak dalej, kupujcie. Nie mówię wam, co robić, żeby nie było tak czy inaczej. Dzięki i zostawcie po górę, bardzo mi dużo pomaga. Bardzo wam dziękuję za support pod filmami ogólnie z DMZ. Będę czasem robił też streamy, postaram się robić streamy, gdzie będę pomagał ogólnie ludziom, także zapraszam na streamy w przyszłości. No i co? Życzę wam miłego dnia, miłych gier i do usłyszenia w kolejnym. Na razie, Makler out.